Był styczeń 1956 roku, kiedy do małej wsi pod Wałbrzychem, Sokołowska, przybyło czterech lekarzy pulmonologów. Doktor Sobek, doktor Domin, doktor Weinberg i doktor Lucjak. Zostali wysłani przymusowo, aby reanimować upadłe sanatorium przeciwgruźlicze. To, co ujrzeli, przerosło ich najgorsze koszmary. Wśród zasp śniegu wyłaniały się zrujnowane, wielopiętrowe, opustoszałe budynki. W ich głowach kłębiło się wiele pytań. Co tu się stało i czym w ogóle jest Sokołowsko? Zabierzmy się w podróż w przeszłość po najstarszym na świecie sanatorium przeciwgruźliczym. Sokołowsko. Miejscowość położona około 560 metrów nad poziomem morza w Sudetach Środkowych, niedaleko Wałbrzycha w gminie Mieroszów. Małą miejscowość z każdej strony otulają łagodne górskie zbocza, skutecznie odgradzając ją od reszty świata. Sokołowsko, przed wojną zwane Gerbersdorf, powstało na przełomie XIII-XIV wieku w pobliżu zamku Radosno, dla którego pełniło służebny charakter. W XVI wieku wieś weszła w skład dóbr najbogatszej rodziny na Śląsku, Hochbergów, i pod ich nadzorem pozostała aż do wybuchu II wojny światowej. Gerbersdorf było zwykłą śląską wsią i pozostałoby taką do dzisiaj, gdyby nie wydarzenia z połowy XIX wieku. W 1849 roku do Gerbersdorf przybywa siostrzenica marszałka Blüchera Maria von Kolomb i zauroczona tutejszym klimatem otwiera zakład leczenia zimną wodą. Niestety, pomysł nie zdobywa popularności i kilka lat później Maria von Kolomb plajtuje, a jej zakład przejmuje jej szwagier ftyzjatra dr Hermann Bremer. Zaczyna on wprowadzać tutaj swoje nowatorskie metody leczenia tuberkulozy, czyli gruźlicy. Warto w tym miejscu wspomnieć, że gruźlica, zwana potocznie białą śmiercią, była od końca XVIII wieku najgroźniejszą chorobą na świecie. Ówcześni lekarze nie potrafili jej wyleczyć, ponieważ nie wiedzieli zupełnie, czym jest i co ją powoduje. Bremer w swoich założeniach całkowicie odrzucał dotychczasowe metody leczenia tuberkulozy. Jego metoda polegała na jak największym wykorzystaniu chłodnego górskiego powietrza. Pacjenci mieli spędzać jak najwięcej czasu na spacerach i gimnastyce płucnej, a ci w gorszym stanie na leżakowaniu. Ważna była również dieta bogata w mięso, jarzyny i produkty mleczne, aby wzmocnić organizm. Dzięki ruchowi na świeżym powietrzu wzmaga się apetyt. Dzięki dobrym i pożywnym posiłkom wzmacnia się organizm, co daje siły na pokonanie choroby. Dodatkowo chłodne powietrze łatwiej się wdycha, przez co dostarcza więcej tlenu do organizmu. Tajemnica metody Bremera tkwiła więc w naturalnym polepszeniu kondycji pacjenta, wyrwaniu go z murów zawilgoconych miast. Wielu kuracjuszy wyjeżdżało po leczeniu w o wiele lepszym stanie, dlatego popularność Gerbersdorf rosła z roku na rok.
Bremer rozwijał swój zakład, rozbudowując gmach główny, zabudowę mieszkalną i park wokół sanatorium. Zatrudnił asystentów, a jednym z nich był dr Alfred Sokołowski, późniejszy założyciel Polskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego. To od niego po wojnie miejscowość wzięła swoją nazwę – Sokołowsko. W latach 70. XIX wieku w Gerbersdorf swoje sanatorium buduje dr Theodor Rompler. Przy zakładzie powstał kościół protestancki, cerkiew prawosławna, liczne budynki gospodarcze, kawiarnie i zajazdy. Z czasem do miejscowości przybyli również inni ftyzjatrzy, zakładając swoje lecznice, w których stosowali bremerowską metodę leczenia tuberkulozy. W ten sposób do końca XIX wieku Gerbersdorf przemieniło się ze zwykłej małej wsi w znane i cenione uzdrowisko. W sumie w miejscowości stanęło około 100 wielopiętrowych budynków, w tym 11 dużych, dobrze wyposażonych pawilonów sanatoryjnych, przygotowanych na przyjęcie około 1000 kuracjuszy. Dzięki licznie przybywającym gościom na początku XX wieku rozwija się tu sport i kultura. Powstaje skocznia narciarska, liczne trasy biegowe, a także kino. Zniszczenie II wojny światowej na szczęście ominęły Gerbersdorf, więc sanatorium funkcjonowało bez przeszkód. Co więcej, w czasie wojny i tuż po niej do zakładu trafiali żołnierze, inwalidzi wojenni, chorzy na gruźlicę. Ten czas jednak, czas II wojny światowej, był zarówno dla Gerbersdorf, jak i dla całego Śląska okresem całkowitych przemian. W maju 1945 roku Gerbersdorf znajduje się po polskiej stronie. Był to okres ogromnego chaosu i szabrownictwa. Ludność niemiecką zaczęto przymusowo wywozić, zasiedlając ich domy Polakami, głównie przesiedleńcami ze wschodu. Ludność sprowadzona na ziemię odzyskaną nie wierzyła, że osiedla się tu na stałe. Przesiedleńcy nie dbali o te tereny i często niszczyli budynki, cmentarze czy miejsca publiczne jako pozostałość po znienawidzonych Niemcach. Zniszczenia, jakich wtedy dokonano, jeszcze długo potem widoczne były w Sokołowsku i jak te czarne chmury ciążyły nad miejscowością, nie pozwalając jej się podnieść. Bogato wyposażone pawilony były szabrowane, niszczone. Grobowiec rodziny Bremerów został zbezczeszczony, nagrobki na cmentarzu wykradzione, a pomniki zdemontowane. Do dziś na ulicy Sokołowska widać pamiątki po tych wydarzeniach. Na przykład ta tutaj przydrożna kapliczka. Jeśli dobrze się przyjrzymy, zobaczymy jaśniejszy fragment. Oryginalnie bowiem była przytwierdzona tutaj tablica z popiersiem doktora Hermana Bremera. Po wojnie tablica została oderwana i rozbita, a na jej miejsce przytwierdzono polską katolicką Matkę Boską. Zakład musiał kontynuować działalność w biednej, zmęczonej wojną Polsce. Chroniczne niedofinansowanie i ciągłe przetasowania kadrowe doprowadziły zarówno sanatorium, jak i całą miejscowość do ruiny, a nieomal do całkowitego upadku. Tu dochodzimy w naszej opowieści do wspomnianego dnia 1 stycznia 1956 roku. Na zgliszczach dawnego niemieckiego kurortu stanęło 4 polskich lekarzy z przymusem przywrócenia go do życia. Żaden z nich nie chciał tu zostać. Pełniący obowiązki dyrektora zakładu dr Maksymilian Sobek jeszcze w tym samym roku zrzekł się w swojej funkcji i wrócił do Kowar. Podobnie zrobili dr Weinberg i dr Lucjak. Dyrektorem zakładu został młody lekarz z Wrocławia, dr Stanisław Domin. I to na jego barkach spoczął ciężar odbudowy nie jakiegoś jednego budynku, lecz całej miejscowości. Lata 60. i 70. upłynęły pod znakiem rewitalizacji. Remontowano pawilony, budynki mieszkalne i lokale użytkowe. Utwardzono drogi, położono nowe chodniki i zadbano o sanatoryjne parki. Uruchomione zostało również kino, które pełniło funkcję siedziby uzdrowiskowego Domu Kultury. Odbudowa w tym okresie była widoczna w całej miejscowości, ale jej najbardziej transparentnym elementem była budowa nowego gmachu szkoły podstawowej. Instytucja szkoły istniała tu już od początku XIX wieku, a od 1880 roku mieściła się w dwupiętrowym ceglanym budynku w centrum miejscowości. Po wojnie budynek był w opłakanym stanie. Stare piece dymiły, drewniana klatka schodowa była zniszczona i przegnita. Nie było nawet wystarczającej liczby ławek dla dzieci.
a dodatkowo budynek położony był pośród pawilonów sanatoryjnych. W 1952 roku kierownikiem szkoły został Wiesław Przybyła. Dostrzegał on palący problem, jaki trawił placówkę, dlatego w latach 60. wraz z dyrektorem Dominem rozpoczęli starania o potrzebne fundusze. Udało im się i tak 8 lutego 1969 roku oficjalnie otwarto nowy gmach szkoły podstawowej z potrzebnym wyposażeniem, przestronnymi jasnymi salami lekcyjnymi, boiskiem i co ważne, z dala od pawilonów przeciwgruźliczych. Do miejscowości sprowadzały się całe rodziny, skuszone pracą w zakładzie i mieszkaniami przydzielanymi pracownikom. Do Sokołowska wróciło życie, spokój i choroba. Gruźlica nadal była jedną z najgroźniejszych chorób w Polsce, ale zachorowalność na nią nieustannie malała. Dlatego zaczęto przekształcać zakłady do leczenia również innych chorób pulmonologicznych. W jednym z pawilonów otwarto drugie w Polsce sanatorium leczenia odwykowego ludzi chorych na gruźlicę. Dzięki rozwojowi w latach 80. w zakładzie z powrotem, tak jak przed wojną, mogło przebywać około 1000 pacjentów. Przy braku leków klimatyczno-wypoczynkowa metoda stała się niezastąpiona i stosowano ją w Sokołowsku jeszcze do końca lat 70. Wszyscy pacjenci leżakowali na werandach takich jak ta, dopóki nie wprowadzono antybiotyków, a dokładnie streptomycyny. Wtedy przepiękne leżakownie stały się zbędne i opustoszały, przez co były ofiarami licznych kradzieży i podpaleń. Aż w końcu zdecydowano na ich rozbiórkę, zostawiając tylko tą jedną. Dawne sanatorium Bremera, po wojnie nazwane pawilonem Grunwald, pełniło funkcję oddziału torakochirurgii, gdzie gruźlicę leczono operacyjnie, na przykład wycinano żebra. Niestety, na początku lat 50. ze względu na zły stan budynku zamknięto oddział. Nieużytkowany popadał w ruinę. W latach 70. odremontowano jedno ze skrzydeł, które pełniło funkcję klubu kuracjusza. W momencie, kiedy pojawiła się fundacja w Sokołowsku, to okazało się, że obiekt tego sanatorium, ogromny kompleks neogotycki, jest w katastrofie budowlanej, potwornej. Ale jednak jakoś cały zespół fundacji ze mną na czele miał taką siłę i determinację, że trzeba było to po prostu zrobić. I efekt jest taki, że właściwie w tej chwili prawie cały budynek jest zabezpieczony przed katastrofą, natomiast znaczna część jest już teraz oddana do użytku. Dawne sanatorium Rymplera, po wojnie nazwane Białym Orłem, miało więcej szczęścia niż pawilon Grunwald. Do dziś pełni funkcję pawilonu leczniczego, a niedawno przeprowadzony remont sprawił, że budynek odzyskał swój XIX-wieczny blask. Jednym z najcenniejszych zabytków Sokołowska jest cerkiew prawosławna. Wybudowana na początku XX wieku dla kuracjuszy ze wschodu, po wojnie pełniła funkcję kostnicy. A w latach 80. jeden z lekarzy urządził w niej swój domek letniskowy. Duchowni kościoła prawosławnego nie mieli pojęcia o istnieniu świątyni. Dopiero w 1989 roku ksiądz Mirat Eugeniusz Cebulski dowiedział się o istnieniu ruskiego pawilonu pod Wałbrzychem i rozpoczął starania o odzyskanie cerkwi z rąk prywatnych.
Po przyłączeniu jej do diecezji wrocławsko-szczecińskiej i gruntownym remoncie znów zaczęto odprawiać tu mszę w obrządku prawosławnym. Dzięki ciekawej historii Sokołowsko może pochwalić się nietypową i różnorodną architekturą. Bogaci niemieccy lekarze budowali swoje lecznice tak, jak tylko poniosła ich fantazja. Budynki posiadały przepiękne drewniane werandy w stylu szwajcarskim, czy ozdobne wykucia w fasadzie w stylu neobarokowym. Największą fantazję w tym temacie miał jednak sam Hermann Bremer. Doktor Bremer chciał, aby jego pacjenci przyjeżdżając tutaj mieli wrażenie, że znajdują się w niezwykle starym, tajemniczym miejscu. Jego główny budynek, nieotynkowany z dziwacznymi wieżyczkami, miał przypominać gotycki, XIII-wieczny zameczek. Chodząc po parkowych alejach, kuracjusze odkrywali tajemnicze groty, postumenty i tablice ze złotymi myślami. Lekarz z zamiłowania do astronomii zbudował sobie nawet małe obserwatorium astronomiczne, również w stylu neogotyckim. Specyficznych, ozdobnych elementów Sokołowsko dorobiło się w okresie PRL dzięki warsztatom organizowanym dla pacjentów przy zakładowych pracowniach. W pracowni metaloplastyki, którą notabene parał się sam dyrektor Domin, wykonywane były liczne ozdobne elementy, takie jak barierki okalające potok Sokołowiec, tablice z nazwami pawilonów, czy ozdobne elementy, takie jak tu, okalające mostki. Funkcjonowała również stolarnia, w której wykonywano meble do zakładu, a także ozdobne płoty. Położenie Sokołowska sprzyja uprawianiu wszelkich sportów zimowych. W 1967 roku na górze Garbatka powstał wyciąg o długości prawie 500 metrów, a same trasy zjazdowe liczyły prawie kilometr. W latach 70. do miejscowości zaczęli sprowadzać się narciarze, biatloniści i staloniści z Górnika Wałbrzych, aby trenować w dogodnych warunkach. To właśnie z myślą o ich całorocznych treningach powstała w Sokołowsku strzelnica oraz pierwsza w Polsce rolkostrada. Uroczyste otwarcie odbyło się 9 października 1977 roku, a przy okazji zorganizowano również pierwsze zawody na nartorolkach. Na starcie stanęło około 150 zawodników i zawodniczek z całego kraju. W kolejnym roku impreza rozszerzona została również o zawody przełajowe i letni biatlon, a do zawodów zgłosiło się aż 300 osób, w tym 25-osobowa kadra PZN w biegach narciarskich i biatlonie. Mówiąc o historii Sokołowska, nie można pominąć tematu gruźlicy. Ta choroba dla miejscowości jest symbolem jej rozwoju i bogactwa, a także powodem, dla którego dzieciństwo spędzał tu jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów filmowych. Od końca XVIII wieku gruźlica zbierała żniwa na ogromną skalę w całej Europie, a bezsilni suchotnicy podróżowali z rodzinami i całym swoim dobytkiem, poszukując miejsca, w którym mogliby wyzdrowieć lub chociaż poczuć się lepiej. Dlatego od XIX wieku rozwijała się tak zwana turystyka uzdrowiskowa, która znajduje swoją kontynuację jeszcze długo po wojnie. Na początku lat 50. XX wieku w ten właśnie sposób do Sokołowska przybywa chory na gruźlicę Roman Kieślowski wraz z rodziną. Żoną Barbarą, córką Marią i synem Krzysztofem. Pobyt w sanatorium w tamtych czasach trwał od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Dla pacjentów oznaczało to właściwie przeprowadzkę do tych miejsc, a podróżujące wraz z nim rodziny musiały odnaleźć się w nowym otoczeniu. Pani Barbara, z zawodu urzędniczka, została zatrudniona na pełen etat w zakładzie jako kierowniczka działu socjalnego. Dzieci natomiast zapisali do tutejszej szkoły podstawowej i tak mały Krzysiek dzieciństwo spędzał pośród starych, sanatoryjnych murów Sokołowska. Wśród mieszkańców Sokołowska często opowiadana jest anegdota, jak młody Krzysiek wspinał się podczas seansu na dach kina. Bardzo chciał oglądać film, ale nie miał pieniędzy na bilet.
Przez małe okienko w dachu zaglądał do środka sali. Nie widział przez nie ekranu, tylko rozbawioną publiczność. Więc z żalu i złości pluł z góry na widownię. Krzysztof Kieślowski dobrze zapamiętał dzieciństwo spędzone w Sokołowsku. W 1974 roku powrócił tu, aby nakręcić film dokumentalny o osobach chorych na gruźlicę. Film nosi tytuł Prześwietlenie. Znajdujemy się właśnie na skwerze Krzysztofa Kieślowskiego. Pamięć o jednym z najwybitniejszych polskich reżyserów jest kultywowana w Sokołowsku. Co roku na początku września odbywa się tu festiwal Homasz a Kieślowski, na którym pokazywane są filmy korespondujące z twórczością reżysera, a także pokazywane są jego własne dzieła. Dziś Sokołowsko to różnorodna i ciekawa miejscowość. Przyciąga turystów, artystów i ludzi ciekawych świata. Grunwald, wykupiony przez Fundację In Situ, przekształcony jest w Laboratorium Sztuki Współczesnej. Fundacja zakupiła również kino oraz jeden z dawnych pawilonów, Różanka, gdzie urządziła swoją siedzibę. Stoimy na tle obiektu sanatorium doktora Bremera, dawnego sanatorium doktora Bremera. Obecnie mieści się tutaj Laboratorium Kultury wraz z Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. W tym miejscu fundacja prowadzi wiele działań. Trzy bardzo duże festiwale. Homasz a Kieślowski od 5 lat, w tym roku jest 5. edycja tego festiwalu. Charakter tego festiwalu jest taki, że przyjeżdżają tutaj współpracownicy, przyjaciele, rodzina, artyści pracujący z Krzysztofem Kieślowskim, tacy jak Jerzy Sztur, Krystyna Janda, Ewa Błaszczyk, wielu, wielu znakomitych innych artystów, ale i montażyści, i scenopisarze, osoby od scenografii. I oni wprowadzają nadzwyczajną atmosferę do tego festiwalu. Oni wprowadzają ten autentyk i tą pamięć o Kieślowskim, ale jednocześnie dają jakiś impuls dla młodych artystów, którzy w jakiś sposób korespondują na tak lub na nie z Kieślowskim, więc jest to bardzo żywe miejsce filmowe, już się tworzy, mocne, silne miejsce filmowe. Następnym festiwalem jest festiwal działań performerskich, efemerycznych. To jest z kolei mi bardzo bliski festiwal, dlatego że on bardzo dużo emocji dostarcza uczestnikom i odbiorcom działań performerskich. Tutaj też mamy taką sytuację, że pokazujemy takie działania w przestrzeni miasta, duże działania performerskie, a to z ogniem, a to działania ruchowe. Także to też jest takie miejsce bardzo aktywne. Dodatkowo dopiero druga edycja festiwalu dźwiękowego, ale wydaje mi się, że to też jest bardzo interesujące, bo będą same rzeczy premierowe pokazywane, czyli to, o co nam chodzi, żeby Sokołowsko, Laboratorium Kultury było tym miejscem, z którego wywodzą się w przyszłości uznane i docenione działania artystyczne. Pomimo wielu przekształceń Sokołowsko zachowało swój uzdrowiskowy charakter. Z dawnych 11 pawilonów funkcję leczniczą nadal pełnią 3 budynki, a jeden jest w trakcie remontu. Jednak nie leczy się tu już ani gruźlicy, ani innych chorób płuc. Postawiono na rehabilitację i długoterminową opiekę paliatywną.
Piękna perełka Dolnego Śląska kusi, aby każdy odkrył ją osobiście. Będzie to naprawdę niezwykłe miejsce, które zaznaczy Dolny Śląsk na mapie, nie tylko na mapie kulturowej Polski, ale całej Europy. Stworzenie sal multimedialnych, stworzenie warsztatów, pracowni, laboratoriów w tym pięknym miejscu może być głęboko wszystkich inspirujące i kulturze naszej głęboko potrzebne. Zapraszamy do gminy Mieroszów, gdzie rozwija się turystyka i rekreacja. Dzięki dobrym warunkom geograficznym i sprzyjającemu mikroklimatowi uprawia się tu turystykę pieszą, rowerową, narciarstwo, paralotniarstwo. Dzięki dobrym stosunkom z sąsiadującą Republiką Czeską zrealizowano liczne projekty, które mają bardzo pozytywny wpływ na rozwój gminy. Powstała zróżnicowana baza hotelowa oraz agroturystyczna. Całe rodziny przyciąga mini zoo w Łącznej. Bogactwo tutejszej flory i fauny sprawia, że gmina Mieroszów to wyjątkowe miejsce.